siódmy, ostatni wyścig dzisiejszego dnia. Ja się nazywam Paweł Surnowicz, a ze mną obok na stanowisku komentatorskim jest Seweryn Szczepanik. Witamy serdecznie. Przed nami Minimax, a więc finał numer 2 Minimaxa, który zakończy pierwszą rundę Rotax Max Challenge. Przypomnijmy, Maciej Kocoń wygrał wyścig numer 1, później zameldował się na mecie Marce Surmacz, Sylwester Aleksiejewas był trzeci, Litwin, czwarta pozycja Wiktora Leśkiewicza, piąty Igor Drożyński, szósty Jakub Kolasa, Mateusz Lenart na miejscu siódmym, ósmy Krzysztof Kusak i Szymon Jabłoński na miejscu dziewiątym. Już gotowi do startu. Jeszcze ta dobudowana niedawno część toru do pokonania przez dziewiątkę zawodników i za chwileczkę będziemy widzieli ich na prostej startowej. Czasówka wygrana przez Igora Drożyńskiego, piąta pozycja tego zawodnika, zwycięstwo Macieja Koconia. Jeszcze jedno okrążenie formujące, zanim ruszą do tego ostatniego wyścigu o punkty. Kilka nowych twarzy w tej kategorii, przede wszystkim Marcel Surmacz, Wiktor Leśkiewicz, Igor Drożyński, Jakub Kolasa, Mateusz Lenart, również Szymon Jabłoński, a więc tutaj dwójka tylko znana z wcześniejszych występów, Krzysztof Kusak i Maciej Kocoń. To są ci zawodnicy, których już wcześniej widzieliśmy. No i czasówka zakończona zwycięstwem Igora Drożyńskiego. To jest zawodnik, który był trzeci w poprzednim sezonie w kategorii mikro. Pierwsze pole position w wywiadzie udzielonym nam dzisiaj Igor Drożyński pisze, mówi o tym, że łatwo nie będzie w kategorii mini. No i to się sprawdza, mimo że czasówkę wygrał. Mogą Państwo przeczytać ten wywiad na stronie polskikarting.pl. To jednak po wygranej czasówce nie było tak łatwo wyścigu. Ruszyli. Zawsze jest ta różnica po przejściu z małego wózka na większy, no ta potrzeba czasu, żeby przyzwyczaić się do dużego podwozia. No właśnie, widzimy teraz tutaj większość tych kierowców uczestniczyła w rozgrywkach w tych najmniejszych podwoziach, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kilka chwili nie będą mieli żadnych problemów. Podejrzewam, że już nie mają żadnych problemów z prowadzeniem tego wózka, może to jest. Niektórzy mówią, że tacy młodzi zawodnicy, bo przysiadł, że jest nawet łatwiej, jest większa kontrola na wózku. Póki co bez zmian. Maciej Kocen prowadzi. Pierwsze okrążenie już za nami. Na drugą pozycję wysuwa się Sylwester Aleksiejewas, podopieczny teamu Energy Racing Lituania, więc ten team, który tutaj często gościmy na rozgrywkach Rotaxa w Polsce. Ale na podwoziu CRG tym razem występuje. Tak jest. Oni są znani z Energy, o ile się nie mylę. Trzeci jest Marcel Surmacz, czwarty Wiktor Leśkiewicz, a Igor Drożyński traci swoją piątą pozycję. Wyprzedził go Mateusz Lenart. No to jest ta dwójka zawodników, którzy zajęli w finale europejskim, w tym eurofinale Minimaxa i Mikro, który odbył się w Bruku w ubiegłym roku w Austrii. Trzecie i piąte miejsce, Mateusz Lenart był trzeci, Igor Drożyński piąty, a pamiętajmy, że wygrał tą imprezę, tą światową imprezę Marcel Kuc. Nie powiodło się niestety Marcelowi Surmaczowi. Teraz mamy zmianę lidera. To właśnie ten litewski kierowca na prowadzeniu
Sylwestra Aleksiejewa. Pierwsza pozycja, tam walka z Maciejem Koconiem. Zacięta, no teraz po wyjściu. Widzimy fajną walkę pomiędzy trzema pierwszymi zawodnikami. Marcel Surmacz cały czas próbuje zaatakować Macieja Koconia, jadącego przed nim. Ale chyba czeka jeszcze na ten właściwy moment. Tak jest tutaj, te wyjścia na prostą są bardzo kluczowe. Tutaj widać, że oj, teraz atak Marcela Surmacza. Czy się powiedzie? Tak jest. Wyprzedza Maćka Koconia. Pierwszy Sylwester Aleksiejewas. Tak, bo ta prosta to jest taki jedyny pewny moment do wyprzedzania, a ten układ ma, znaczy tor ma taki układ, że co z tego, że wyprzedzimy w jednym zakręcie, jak drugi zakręt jest w drugą stronę i już nie jesteśmy na wewnętrznej, tylko znowu na zewnętrznej, także też trzeba to tak umiejętnie zrobić, takie wyprzedzanie, żeby też w miarę przyblokować następny zakręt. Tymczasem Igor Drożyński już czwarty, poradził sobie z Wiktorem Leśkiewiczem. Tu za Wiktorem jedzie Mateusz Lenart. No i dwójka zamykająca stawkę. Debiutant Szymon Jabłoński i Krzysztof Kusak na końcu. A Litwin małymi kroczkami troszeczkę powiększa swoją przewagę. Teraz prawie pół sekundy. Drugi Marcel Surma, trzeci Maciej Kocoń. No i jakiś problem ma Igor Drożyński. Widzimy, że zatrzymał się tam na jednym z zakrętów. Ruszył teraz, ale teraz strata to jest już ponad prostą startową, a więc no tutaj nie będzie się liczył już niestety Igor Drożyński w walce na tych ostatnich 10 okrążeniach. Marcel Surmacz powoli chodzi Litwina jednak. Tak jest, tutaj zmniejszyła się przewaga. Zachęcam do śledzenia wyników na żywo live.motorresults.pl. Tam mają Państwo całą możliwość śledzenia całej imprezy na żywo. W tym momencie najlepszy czas okrążenia należy właśnie do Marcela Surmacza. 45 sekund 976 tysięcznych. A więc 0,2 sekundy lepiej niż litewski lider tego wyścigu. No jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy mieli zmianę na pozycji lidera. Już prawie w następnym okrążeniu może się udać. Tak jest, już prawie na zderzaku Aleksiejewasa Surmacz. Trzeci jest Maciej Kocon. No i mamy atak. Mamy atak udany, zobaczymy. A i przypaliła się troszeczkę guma. Doszło do delikatnego kontaktu.
No i tutaj chyba czeka na błąd obu rywali Maciej Kocoń. A na pozostałych pozycjach Wiktor Leśkiewicz, Jakub Kolasa, Mateusz Lenart. Z tyłu, daleko z tyłu dwójka, Szymon Jabłoński, Krzysztof Kusak, a stawkę zamyka Igor Drożyński. No i mamy atak teraz z kolei Macieja Kocoń. On jest drugi. Maciej Kocoń na prowadzenie. Osiem okrążeń już za nami. Jeszcze tylko 5 do zakończenia tego wyścigu. Maciej Kocoń, Sylwester Aleksiejewas, Marcel Surmacz, pierwsza trójka, ależ blisko tutaj. To można powiedzieć w takim żargonie, że na gazetę jadą. Blokuje ładnie wewnętrzną Maciej. Ciężko było Litwinowi się wcisnąć. No może teraz jest próba udana. Atakuje Marcel Surmacz, jest drugi, ale odpowiedź natychmiastowa. Wraca Maciej Kocoń na drugą pozycję, zyskuje troszeczkę Litwin. 2,5 sekundy przewagi, no teraz z pewnością będzie większa po tym okrążeniu. Zobaczmy, ostatnie dwa kółka tego finału. Sylwester Aleksiejewas, Energy Lithuania Racing. Maciej Kocoń i Piotr i Marcel Surmacz na kolejnych pozycjach. Później Wiktor Leśkiewicz, Jakub Kolasa i Mateusz Lenart, a Igor Drożyński przesunął się i zobaczmy, jaką ma dużą przewagę w tym momencie. 2,5 sekundy nad tą dwójką, która była przed nim po tej delikatnej awarii, po tym błędzie, który jakiś tam defekt techniczny nastąpił. Igor Drożyński już się przesunął za tą dwójkę swoich rywali. I rozpoczęliśmy ostatnie okrążenie. Prowadzi cały czas Sylwester Aleksiejewas. Będzie walka o drugą pozycję pomiędzy Maćkiem Koconiem a Marcelem Surmaczem. Już flaga, szachownica przygotowana.
i będziemy mieli finisz, tak jest. Sylwester Aleksiejewas pierwszy, drugi, Maciej Kocoń trzeci, Marcel Surmacz na pozycji czwartej, Wiktor Leśkiewicz, później Jakub Kolasa, Mateusz Lenart i trójka zamykająca stawkę Igor Drożyński, zdobywca pole position w tym dniu dzisiejszym, dniu inauguracyjnym Rotax Max Challenge. Szymon Jabłoński, debiutujący w Rotaxie, i zamyka stawkę Krzysztof Kusak.